A teraz krótki film instruktażowy pokazujący, w jaki sposób wykonać ćwiczenie przy użyciu Orange Data Mining. Wykorzystamy do tego celu zbiór opisujący sposób gry w kółko i krzyżyk. W materiałach macie link do pobrania tego zbioru z UCI Machine Learning Repository. Zbiór danych wygląda mniej więcej w ten sposób. Zauważcie proszę, że ja już zmieniłem rozszerzenie, tam w oryginale jest data, ale Orange Data Mining nie rozpoznaje tego rozszerzenia. Cóż to takiego jest? W pliku tic-tac-toe-names macie dokładny opis tego zbioru danych, skąd on się wziął, cała proweniencja, badania, które zostały na tym wykonane. Generalnie rzecz biorąc, mamy 9 atrybutów. Tych 9 atrybutów odpowiada wszystkim pozycjom w grze kółko i krzyżyk po kolei, licząc od lewego górnego narożnika do prawego dolnego narożnika. I mamy tutaj możliwe wartości x0b, b to blank, x to gracz, który gra pierwszy, o to other, czyli ten, który gra drugi. To są wszystkie możliwe pozycje w grze w kółko i krzyżyk i zmienna celu, class, pozytyw, negatyw, mówi o tym, czy gracz, który rozpoczynał grę, czyli gracz oznaczony symbolem X, wygrał tą grę. To są instancje pozytyw, negatyw to są te, w których gracz rozpoczynający przegrał. I jak widzicie, zbiór jest bardzo zbalansowany. Mamy 65% pozycji, które skończyły się wygraną gracza pierwszego i odpowiednio 35% z pozycji, w których wygrał gracz drugi. Oczywiście to jest zabawkowy zbiór danych. Tutaj mamy przykładowe dokładności jakichś referencyjnych klasyfikatorów. Natomiast nas tak naprawdę będzie interesował ten zbiór danych z zupełnie innego punktu widzenia. Mianowicie my będziemy chcieli zobaczyć, które z pozycji, czyli które z pól na planszy w grze w kółko i krzyżyk najsilniej korelują się ze zwycięstwem bądź przegraną gracza pierwszego. Innymi słowy, chcemy dokonać oceny ważności poszczególnych atrybutów, chcemy zważyć tych 9 atrybutów pod kątem tego, jak one są istotne z punktu widzenia ostatecznego wyniku rozgrywki. Żeby to zrobić w tym narzędziu, zaczniemy od operatora file. Tutaj sobie wczytamy z dysku zbiór danych. Jak widzicie, dane są opisane jako dane kategoryczne. Upewnijcie się, jakie role pełnią te poszczególne atrybuty, w szczególności tutaj to. Zmienna class powinna pełnić rolę target, czyli bycia zmienną decyzyjną, natomiast to są oczywiście zmienne kategoryczne. Jeżeli byśmy teraz w ten sposób sobie przeczytali zbiór danych, to on nie będzie wyglądał specjalnie atrakcyjnie, szczególnie jeżeli chodzi o nazwę atrybutów. Oczywiście w pliku CSV nie mieliśmy żadnych nazw atrybutów, więc one zostaną wybrane w sposób generyczny. Żeby tego uniknąć, proponuję operator edit domain. Operator edit domain pozwoli Wam na zmianę nazw. Ja już sobie je wcześniej przygotowałem, natomiast w Waszym przypadku należy po prostu przemianować atrybuty. X1 to jest top left, X2 to jest top center, X3 to top right i tak dalej, i tak dalej. Więc w ten sposób otrzymacie znacznie bardziej czytelny opis atrybutów i też od razu widzimy to w tym wyniku. Okay. W środowisku Orange Data Mining mamy jeden operator, który służy do oceny ważności atrybutów. On się nazywa rank. I ten operator pozwala Wam wybrać 7 różnych miar. Jak obejrzeć te miary? W dokumentacji macie je ładnie opisane. Tutaj jest wyjaśnienie funkcjonowania wraz z odpowiednimi odnośnikami do literatury. Generalnie rzecz biorąc, to co nas tutaj będzie interesowało, to porównanie dwóch miar. Information gain to po prostu entropia. Patrzymy na każdy atrybut i patrzymy na stopień entropii, jeśli chodzi o przewidywanie zmiennej celu. Jeżeli jakiś atrybut ma niską entropię, to znaczy z bardzo dużym prawdopodobieństwem jesteśmy w stanie na podstawie znajomości tego atrybutu przewidzieć
jaki będzie atrybut, jaka będzie wartość zmiennej celu, tak? No to wtedy oczywiście taki atrybut niesie ze sobą dużą informację. I to jest to, co widzicie tutaj w Infogain. Tak? I zgodnie z przewidywaniami albo zgodnie z doświadczeniami każdej osoby, która kiedykolwiek grała w kółko i krzyżyk, najbardziej kluczową pozycją jest middle center. Natomiast miara relief jest ciekawą wersją. Relief to jest taka miara, która bazuje na najbliższym sąsiedztwie. To znaczy, dla każdej instancji szukamy k najbliższych sąsiadów tej instancji i sprawdzamy, czy dany atrybut ma taką samą wartość, co najbliżsi sąsiedzi danej instancji, którzy należą do tej samej klasy. Innymi słowy, jeżeli mam zbiór obiektów, które należą do tej samej klasy i one wszystkie współdzielą tę samą wartość atrybutu numerycznego czy kategorycznego, jakiegokolwiek, to ten atrybut jest ważny dla przewidywania, czy dany przypadek należy do klasy, ponieważ ten atrybut, ta wartość atrybutu jest typowa dla wszystkich przypadków należących do danej klasy. To jest bardziej uniwersalna miara niż entropia. Jak widzicie, tutaj już odpowiedzi nie są takie zupełnie oczywiste. Te różnice tutaj między top left a middle center może nie są aż tak bardzo istotne, ale zauważcie, że ta miara znacznie bardziej rozkłada ważność poszczególnych atrybutów. Entropia z kolei no, wskazuje na jeden najważniejszy, natomiast pozostałe jak gdyby bardzo spłaszcza. Poza tym mamy jeszcze względną zmianę entropii, mamy współczynnik Giniego, o tych miarach będziemy sobie dużo mówić, kiedy będziemy zajmowali się indukcją drzew decyzyjnych. Mamy popularną miarę Chi kwadrat, która zlicza w grupach i sprawdza, czy zliczenia konkretnych wartości w grupach są równomiernie rozłożone pomiędzy grupami, czyli w naszym przypadku klasami, czy też nie. A, możemy sobie też włączyć opis. No i okaże się, że Chi kwadrat też zdecydowanie preferuje middle center, ale tutaj top center, middle left czy middle right, bottom center są też wskazywane. Natomiast które z nich są najmniej istotne? Middle right według tej miary, top right według tej miary i według miary relief middle left. Także tutaj te operatory nie są takie pewne. Best ranked, no bo zmniejszmy może, wybierzmy sobie dwa. Zostańmy może przy information gain, wtedy będziemy wiedzieli dokładnie, które zostały wybrane. I jak widzicie, teraz będziemy mieli tylko dwa atrybuty w naszym zbiorze danych i w ten sposób możemy sobie dla dowolnego zbioru danych znaleźć listę czy ranking ważności atrybutów z punktu widzenia przewidywania zmiennej celu, czyli tego, co nas najbardziej interesuje.